Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Zaczynałem z rankingu 1000, teraz jest 1555 i lecimy z tematem bez przedłużania. Komentuję ruchy, oczywiście zdradzam też swoje plany. Jest posunięcie E4, zagramy posunięcie C6, czyli obronę Karo-Kan. Wiem, że kilka osób prosiło mnie o tą obronę. No tutaj od razu oczywiście bicie, to odbijamy pionkiem do centrum, posunięcie D4. To może być stabilna pozycja, długotrwała. Myślę, że spokojnie sobie tutaj będziemy grać. Zagramy skoczkiem na F6, jeżeli H3. Tak też może być, dlatego że tutaj goniec może wyjść na G4, ale nastąpił szach. Ciekawy ruch. Ja myślę, że goniec D7. Wymiana tych gońców jest korzystna czarnymi. Z uwagi na to, że tutaj postawimy pionki na białych polach i już goniec białopolowy nie będzie nam potrzebny z punktu strategicznego, bo może być blokowany. I zobaczcie, przeciwnik teoretycznie stracił tempo, ale też nie do końca, dlatego że ja zagram goniec G4. Ten skoczek mnie bardzo interesuje, żeby go od razu, znaczy może nie od razu zbić, bo on nie ucieknie, chociaż momencik, bo jak teraz zbije, to on zbije hetmanem. Ale zagram tu, bo jeżeli on zagra tak, skoczkiem będzie bronił, to ja wtedy będę mógł odbić na D4, więc będzie musiał zagrać C3. I jeszcze będę miał na to czas. Po ruchu C3 mogę też zaplanować sobie posunięcie E6. Na spokojnie. Co? Znowu goniec B5. Niepotrzebnie gość traci w ogóle tempo. Zobaczcie, on zagrał na B5, wrócił na D3, potem znowu zagrał na B5. Wieża C8, proste posunięcie, tutaj będziemy bronić. Jeżeli goniec wybije, to oczywiście wybijemy to sobie wieżą. Dobra, tutaj goniec zagrywa na H5, nie boimy się ruchu G4 absolutnie, idziemy sobie wtedy tutaj, nawet jak skoczek wskoczy na E5 i będzie tutaj atakował mocno, to my zawsze to wieżą mocno bronimy i możemy sobie zagrać posunięcie E6. Jest skoczek na C3, więc rozwój figur dalszy jest obowiązkowy, posunięcie E6. Zwróćmy uwagę też, że czarne nie mają jeszcze roszady zrobionej, ale nic czarnym absolutnie nie grozi w tej pozycji, jest to stabilna, dobra pozycja. Białe troszeczkę rozgrywają to słabo, dlatego że można byłoby grać to przez C3, a nie skoczek C3, to jest po pierwsze. Nie wpuścić gońca na G4, ale białe to zrobiły. Jest wieża E1 i myślę, że tutaj spokojnym ruchem goniec E7 zalepiamy wszystkie dziurki i wieża też nie atakuje pośrednio króla, nie ma jakichś kopnięć. Oczywiście to już wybiegam bardzo, bardzo daleko, bo tutaj wszystko się oczywiście broni, ale goniec E7 stabilne posunięcie, za chwilę robimy roszadę. Choć wolałbym, żeby przeciwnik zagrał tak, tak, tak i żeby mi zbił tu, a ja tu i tam wieża by patrzyła, ale nie można mieć wszystkiego, więc nie można się na to też maksymalnie nastawiać, dlatego też roszada jest moim następnym planem, tutaj bez dłuższego zastanowienia się to wykonam i teraz grozi bardzo fajna rzecz, bo już nie jest atakowany król bezpośrednio, nie jest związany i będę chciał tutaj zaatakować skoczka, znaczy inaczej. Atakuję skoczka i będę chciał go zbić. Jak zbije hetman, to zbije na D4, a jeżeli hetman nie zbije, to zbije pionek i zepsuje mu strukturę pionów. Dostrzegł. Zbijam, no właśnie, może tym zbić jednak, żeby wejść tu pionkiem, spróbować atakować. To też jest jakiś pomysł, ale nie, chyba lepiej zbije to wieżą. Momencik, moi drodzy, na chwilę wyłączam kamerkę. Na sekundkę. Hetman D3. Dobra, teraz zastanawiam się nad tym ruchem. Mam też takie fajne posunięcie. Myślę, że skorzystam z niego i zagram H6, żeby goniec był już schowany. A, moment. Skoczek na E5 będzie groziło. To muszę zrobić coś z tą wieżą w takim razie. Dajcie mi sekundkę. Jest hetman na D2 i tutaj się szykują. No właśnie, skoczek E5 wchodzi. Bardzo nieprzyjemny. Co może w ogóle tak jakoś dziko odejść. Tak może zrobię na pierwszy rzut. Optymalnie może nie jest to najlepsze posunięcie. Ale przynajmniej nie mam tych widełek. I to też jest ważne, że skoczek nie może zagrać na E5. Jest B3. Na to mniej więcej liczyłem i teraz zagram chyba hetman, chociaż związanie będzie bardzo ciekawe, ale zagram hetmanem na C8 z bardzo prostego powodu. Chcę uderzać na C2, goniec jeszcze tam zerka. Jeżeli na przykład białe by zagrały jakiś ruch typu wieża C1, to ja mam goniec B4 i będzie pozamiatane. Chociaż goniec B4 było od razu chyba dobre.
Nie wykorzystałem tej sytuacji dokładnie. No ale przeciwnik nie ogarnął. Gramy goniec B4. Przeciwnik nie ogarnął. No i zobaczcie, wyszło na to, że osłabiliśmy punkt B2, to znaczy punkt C3 tak naprawdę, bo atakując pionka B2 wieżą, on zagrał B3, osłabił sobie skoczka, a tutaj teraz wykorzystujemy to związanie. Czyli prosty układ, no gramy na związania, gramy na wykorzystanie słabości. Patrzcie, gość poddał. 17 ruchów w karokanie wymiennym, to się rzadko zdarza. Lecimy dalej. Mamy przeciwnika 1576. Te partie myślę, że będą coraz ciekawsze. Skoczek na F3. Ok. Zastanawiam się teraz, czy jakoś nie przekombinować. Może skoczek C6. Jeszcze zobaczę, jaki ruch on wykona. Jest posunięcie D4 w porządku. Ok. Będzie chciał zagrać D5 pod D5 czarnymi. Zostanie taki Czigorin na szachownicy. Nie za bardzo chcę to grać. Mogę zagrać D6 tak naprawdę. No zaczynam oczywiście kombinować, zagram D6. Tutaj D5 teraz jakieś tam groźne nie jest specjalnie, można wejść pewnie tutaj też na E5, można po prostu też wrócić. A jakaś tam sytuacja się na szachownicy klaruje. I zagram teraz goniec G4. No i zobaczcie, to jest troszeczkę podobne do obrony Pirca. Tutaj wybiję tego skoczka po wybiciu w porządku. I teraz posunięcie G6, goniec G7, żeby atakować sobie pionka na D4. W ten sposób. Jest to normalna pozycja, tak się też gra. E6, żeby wstawić skoczka, ewentualnie tutaj pójść. D5 bardzo mnie kusi. Zagram D5. Wiecie dlaczego? Już wam tłumaczę, moi drodzy. D5 jest po to, żeby ustabilizować centrum i mocno spoglądać na pionka. Oczywiście białe tutaj nie są jakieś złe. Każdy ma swoją pozycję. O, będzie grane C4, zobaczcie. Ale szybki jest gość, ale szybki jest gość. C4, no cóż, musimy chyba mu na to pozwolić, robimy spokojnie roszadę. Jeżeli C4, to byłby izolowany pionek, ale B3 podparł. Gość ogarnia coś tam ogarnia, dobrze. Fajnie, ambitnie podejdźmy do pozycji. No myślę, że skoczek F5, też nie ma co na siłę tutaj szukać jakichś ruchów typu B5, żeby nie było C4. C4 tak może być po B5. Ale właśnie, pojawia się teraz opcja wybicia i różnopolowych gońców. Tak, chyba na to pójdziemy, bo teraz mogę zagrać tu, aczkolwiek będzie F4. Myślę, że ruch A5 jest też ruchem sensownym, dlatego że łapiemy sobie przestrzeń, czekamy na wybicie. Tu się nic złego nie będzie działo absolutnie. Po wybiciu nawet fajnie sobie wieża na E8 może pograć i celować pionka, który jest już osłabiony nieco. Gramy wieża E8. Chodzi też o to, że nie ma tego pionka F2. Uśmiecham się, dlatego że jest król na F2. Zastanawiam się, czy nie ma takiego bicia teraz. Wyciągnięcia króla na spacer. No nie, to byłoby bardzo optymistyczne zagranie. Aż zanadto. Ale mogę za prosto atakować. Hetman E7, żeby tutaj wejść. Spróbować może tam coś poszarpać. Czemu nie? Muszę rozwiązać tutaj taki bardzo ważny problem jeszcze, mianowicie ze skoczkiem. A może od razu ten problem rozwiążę, skoczek B4, prowokacja do A3, bo zawsze mogę wrócić tu i chodzi o to, żeby zagrać, no właśnie, żeby zagrać C6. Wieża już wtedy sobie nie podziała, ja tu wstępem atakuję pionka, skoczek zawsze po C6 przejdzie sobie tędy, na C7, może E6. Król zagrał na F2, w porządku, jak będzie ruch E4, to po prostu to wybijemy, otworzy się pozycja, celujemy w pionki. Ojej, moi drodzy, podstawiłem pionka na D5. Dlaczego mi nie mówicie? Czy ja tego pionka miałem podstawionego wcześniej? Tak, tu podstawiłem. Skoczek mógł od razu zbić na D5. Moja ślepota. Na szczęście przeciwnik też nie zauważył. Gram C6. No tak, C6 jest ważniejszym ruchem niż bicie od razu na A3. A3 teraz grozi oczywiście, zbicie na A3. No podstawka, nie jestem z niej dumny. Oczywiście to szybko wybijam, dlatego że po wybiciu czymkolwiek na E4 biorę po prostu pionka na A3 i przypuszczam, że przeciwnik tego nie widział.
No i król wysunięty na f2. No właśnie, zobaczcie, że on ogólnie zły plan przyjął według mnie, dlatego że wyprowadził króla na f2, żeby bronić pionki. I to jest jak najbardziej okej, ale gorsze było to, że on te pionki wysunął w pewnym momencie, tak jak teraz. I otworzył trochę króla, więc to było pozbawione sensu. Raczej trzeba było albo nie wyprowadzać króla, albo próbować na przykład te centrum jeszcze jakoś ogarnąć. Coś w tym rodzaju. Tutaj chyba mam szacha na B2. Podstawiać niczego nie podstawiam, a on podstawił skoczka. Jeżeli skoczek na E2, to ja wybijam tutaj i tutaj. On da szacha, tutaj nic nie ma. Dobra. Lecimy. Jeszcze co ciekawe, mogę zbić tutaj z szachem. To jest. Mogę w ogóle tak zbić z szachem jeszcze. To może będzie nawet lepsze. Bo król musi zagrać pewnie tak. Dokładnie. Jeszcze zastanawiam się tutaj, ale nie, no nie ma co przesadzać. Chyba wybijam od razu tę wieżę i po szachu na e8 po prostu król się chowa fajnie na g7, a goniec jest aktywny. No i figura więcej. Lecimy dalej. 1590 d4. Zastanawiam się, czy nie zagrać gambitowo. Spróbuję, małe ryzyko. Po e5 nie chciał zbić. Powinien. I po tym ruchu ustawiam sobie bardzo przyjemną strukturę. Poprzez ruch goniec na c5. Skoczek na f3. Czy ja nie mogę tak go postraszyć od razu? Pewnie, że mogę. I to uczynię od razu. Skoczek na d4. Zobaczcie, że ja mogę na przykład teraz zagrać hetmanem na f6 i wykorzystam to i zagram hetmanem na f6 po odejściu tam. No ja mogę tutaj zbić i słuchajcie, i zrobię to od razu, dlatego że to jest bardzo prosty przykład na to, że zdwoiłem pionki w centrum. I wydaje mi się, o, tym bardziej jeszcze z tego skorzystam. I w tym momencie po prostu skoczek f6, żeby atakować tutaj. Oczywiście skoczek c3. What? No nie, no gość. Gość oddaje pionki za darmo. No to chętnie je biorę. No dobra, po prostu wybijam, mam pionka więcej i jestem z tego bardzo zadowolony. I myślę, że szybka roszada nikomu nie zaszkodzi, dlatego że zawsze wieża broni mi pionka. Jest E3 oczywiście. Tutaj trzeba też sobie pomyśleć, jak ustawić swoje figury. Ja mam coś takiego zaplanowane, że skoczek na A5 stanie i będę chciał blokować to pole, aczkolwiek niekoniecznie musi mi się to udać, ale wyprowadzenie skoczka jest raczej dobrym ruchem. Dokładnie. I tutaj nawet tak mogę zagrać w sumie. Dlaczego by nie? Stabilnie przytrzymam. Za chwilę jak zagram tutaj, no właśnie. Zobaczcie, ten ruch już zdradził to, że goniec pójdzie na G2 i ja sobie teraz to pole ogarnę. Nie muszę grać teraz tak. Mogę zagrać tak, żeby tutaj próbować grać. On oczywiście wstawi wieżę na B1, bo wolna linia jest ważna, a wtedy B6. Mogę sobie spokojnie zagrać i skoczek będzie miał piękną placówkę. Znaczy generalnie mogę zagrać tutaj i na przykład na C4. Okej. Już wiem, o co mu chodzi. Ja myślę, że spokojnie bierze C8 i to nie jest pasywna obrona, bo ja tego pionka będę chciał też na przykład wsunąć na C5 w pewnym momencie. Dlaczego tą wieżą? Dlatego, że ta wieża tutaj z tej strony by może nie, a może by podziałała. Na taki miałem plan, taki kaprys. Dobra, gram B6, wzmacniam skoczka. Tutaj gość zagrał A4 i tak naprawdę się podstawił, bo ta wieża będzie musiała teraz wiecznie bronić tego pionka. Jest pionek więcej, jest duża przewaga. Myślę, że skoczek tutaj. Goniec F1 będzie planowany, wtedy zagramy sobie tak z opcją widełek. Dokładnie. Tu jeszcze jest opcja skoczek F3, aczkolwiek to nic nie daje, absolutnie. Jest opcja widełek. To jest ważne. Okej, w takim razie on gra w taki sposób, że proponuje to, żebym wybił tutaj. Jeszcze szuk. Nie, tu nie mogę. Bo myślałem, że mogę tak, jak on tutaj, a tu, ale jest wieża przecież. To nie, 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 nie. Chyba będzie trzeba wybić i zagrać na różnopolowe gońce. No dobra, to będzie dobra lekcja, mi się wydaje. Różnopolowe gońce często dają opcję remisu. No myślę, że nie w tym wypadku. Oczywiście zbijam wieżą, żeby tutaj atakować. Bardzo techniczna pozycja powstała.
Zdwajam wieżę, goniec d4 i myślę, że wieża a5. Trzymając cały czas wieżę o punkt c4. O, właśnie, wieża c4. I tutaj będę chciał zbić pionka. Tylko teraz pytanie jest takie. Jeżeli zbiję pionka a4, to ten będę miał dwa pionki więcej. I pytanie, czy to wystarczy. Najpierw zagram ruch f6, żeby nie wpuścić gońca, czyli go przyblokować tutaj. To też się przyda do tego, żeby król poszedł najpierw bliżej centrum, a egzekucję pionka wykonam później. Bo jeżeli na przykład któraś wieża się poruszy z tej strony, tu jeszcze h5, bardzo ważny ruch, trzymający tutaj białe pola, to jest bardzo istotne, nie pozwalający na jakieś kontry. Ale gość myślę, że dosyć sprytnie sobie tu pogrywa. Bo ten pionek mi nie ucieknie, dlatego zagram sobie tak. Naprawdę mam bardzo dużo czasu teraz na to, żeby spokojnie zrealizować swój plan, czyli podciągnąć króla do centrum i potem egzekucję na pionku wykonać. Bo jakbym za szybko to zrobił i wymienił wieżę, to blisko mogłoby być remisu, tak mi się wydaje, aczkolwiek może nie, ale jeżeli nie chce mi się dokładnie liczyć pozycji, to najpierw ją poprawiam, jeżeli mam na to czas. Tutaj oczywiście podejdę królem. Jeżeli odejdzie wieża i ja wtedy wybiję, to jak zostanę z jedną wieżą, to będzie to bardzo korzystne. Na dobrą sprawę mógłbym też zagrać tak teraz. On wybija, ja wybijam. Tworzy się linia tutaj. Myślę, że... No dobrze, wybiję mu na f3, niech mu będzie i zagram gońcem. Taki ruch będzie możliwy. No widzę, że gość się pcha tutaj mocno. Teraz... No właśnie, co teraz? Czy ja tutaj na a4 teraz mogę zbić? No to jest pytanie. Może jeszcze królem na e6, ale tak, zagram królem na e6. Tak mi się chce zagrać, żeby jednak pilnować pole f5, bo jeżeli goniec będzie tutaj zbijał, to ta obrona będzie ważna. Jest e4. To było do przewidzenia. Dobra, tu już widzę, że raczej to jest wygrana końcówka. Z uwagi na to, że będą dwie słabości. Przy różnopolowych gońcach trzeba znaleźć słabością przeciwnika albo wyrobić dwa wolne pionki. Ja tutaj będę miał wyrobione pionki. To będzie pionek ten. A, nie wymienił jednak. No to ciekawe z jego strony, że nie wymienił. No dobrze, w tej sytuacji, panie kolego, myślę, że jakiś bezpieczny ruch typu wieża na A2 najpierw. Ok, i tutaj król F7. Nie wpuszczamy nigdzie wieży. Z pionkiem śpieszyć się nie trzeba. Najpierw stabilnie spróbować coś tutaj rozegrać. Na razie goniec G4, taki ruch z tempem niech będzie. Bo zawsze groziło jakieś tam bicie i wzięcie tutaj na D7. Dokładnie, no wiadomo, że on tu będzie próbował, a może ja siatkę jakąś matową założę. Postraszę. Zobaczcie, król nie ma nigdzie opcji i teraz przydałoby się dać mata, tylko że mata na razie nie ma. A zaraz, a nie mogę tak? Aha, tutaj jest atak. Zawsze mogę też tak zagrać. Jeszcze bronić na A7. Szukam mata, moi drodzy. Chyba widzę jakąś opcję. Król G6, król H6, G5 i tu będzie mat. Ciekawy jestem, czy on ma tutaj obronę. Bardzo możliwe, że od razu można było tak grać. Gram w ten sposób. W tym wypadku, jak widzimy, król wpadł w pułapkę. Gość nie widzi, że mata dostaje na G5. A może też nie miał wyjścia za bardzo. No dokładnie. G5. I mamy mat. Mamy mata. Ok. Lecimy dalej. 1622. Proszę bardzo. Jest to ranking najwyższy w speedrunie 3.0, z jakim mieliśmy do czynienia. Obrona francuska. Ok. Skoczek C3. Tak jak Michał Tal. No dobra, goniec G5.
Wyznam zasadę, że tutaj trzeba wyprowadzać wszystkie figury. Można zagrać fajny wariant Vinavera po skoczek D7, mianowicie H4. I to jest taki wariant, że tutaj się oddaje pionka i ta wieża jest bardzo aktywna. Pójdę na to. I okej, to tutaj wymieniamy. On na to nie poszedł. I teraz pytanie do osób, które grają obronę francuską. Czy skoczek na przykład na H3, na H3 to może nie, bo to pionek leci, ale może E2 i F4, żeby tam mieć fajną placówkę, czy po prostu skoczek F3, żeby trzymać tutaj jednak centrum? Wydaje mi się, że skoczek F3 na spokojnie. Jeżeli C5, to mam skoczek B5, więc on pewnie A6 będzie musiał zagrać. Przygotować najpierw się do tego, żeby zagrać C5, a my spokojnie będziemy tutaj sobie grać. Może przestrzeń też trzeba złapać. Posunięcie H5 jest ciekawe. No to lecimy skoczkiem na B5. Dlaczego by nie? On prawdopodobnie musi zrobić roszadę, ale nie, no roszada to skoczek na C7 też wchodzi. Czyli chyba popełnił błąd, grając posunięcie C5. Dokładnie, zobaczcie, skoczek C7 i zbijam po prostu wieżę. Proste ruchy. No cóż, przeciwnik pozwolił. Teraz taki ruch, oczywiście na to trzeba zwracać uwagę. No dobra, biorę tą wieżę, szach, hetman D2, bicie tu, hetman bije D4 i wszystko bronię. Jeżeli bije mi na C2, to koniec D3, wszystko idzie z tempem bardzo ładnie. Tak, to się narzuca. Jak mi się udało wrócić skoczkiem, to mam czystą wieżę więcej. Na razie mi się nie udaje odejść skoczkiem, ale mogę zbić sobie na D4 z tempem. No i widać, że przeciwnik ma problem. Teraz goniec D3, czyli jeszcze lepsza wersja, bo został mi pionek na B2. Goniec D3, to zobaczcie, jak fajnie z tempem to wszystko wchodzi. I za moment zrobię sobie roszadę, wprowadzę wieżę na C. I chyba tyle w temacie. Przeciwnik się poddał, moi drodzy. Chce rewanż, wiecie co? Dlaczego by nie? Niech będzie rewanż. E4. Zrewanżujmy mu się czymś ostrym, co? Może posunięcie D5. Ja zwykle skandynawsko, jeżeli już gram, szczególnie w internecie, to właśnie ze skoczkiem na F6. I zbijamy tu pionka. Oczywiście jest możliwe C4, też C3, spokojniejsze, stabilniejsze powiedzmy. Ale C4 jest dobrym oczywiście ruchem, jak najbardziej. H3. Taki ruch jak najbardziej. Gość kuma. O co chodzi? No 1600, powiem wam szczerze, wie o co tutaj chodzi. Roszada, czyli teoria, i wyprowadzam skoczka. Oczywiście takiego ruchu się nie boimy, bo jest skoczek E5, więc tutaj, no właśnie, skoczek E5. Tu nastąpią wymiany i tego pionka D5 będziemy po prostu podważać, grając E6, grając C6, ale najpierw E6, bo tu goniec dobrze broni. Więc what? Wiem, o co chodzi. On chce tak i tak, żeby goniec tutaj już celował. Gramy E6, podważamy centrum. Fajnie by było, jakby zagrał gońcem na G5, bo zbijamy wtedy i zbijamy gońca za darmo. No ale ten ruch raczej, chociaż jest możliwy, ale do wykonania przez tego zawodnika raczej niemożliwy, bo on widzi, o co chodzi. No i cóż, mamy dobrą grę. Mamy dobrą grę, dlatego że za chwilę tu wymieniamy. Jeżeli on wymienia, to w ogóle wymieniam gońca. Znaczy wybijam gońcem na E6, przechodzę sobie wieżą. I tam nawet hetmanem na H4 mogę sobie kicnąć. Atakować na C4, wprowadzić skoczka później, jeżeli przepcha pionka, wprowadzić wieżę. Bardzo prosta gra i tak naprawdę wydaje mi się... O, ciekawie zagrał w sumie. No wracam tutaj, żeby nie było już gońca H6 przy okazji. Wybija, ok. I teraz pytanie do was. Kto ma lepszy rozwój? Zdecydowanie czarny. Jeszcze ten pionek C4 nie jest najlepszy. Już C3 jakby stał, to by troszeczkę tu gońcem mi gonił. Ok. Jest wieża D1. Ja to rozumiem. Oczywiście pionek na tutaj wisiał, ale to nie ma chyba żadnego znaczenia. Zastanawiam się poważnie teraz nad ruchem. Dobra, może hetman C8 jednak, przy okazji obronię teraz, ale zagram wieża E8, ten hetman będzie musiał gdzieś tam tańczyć, a też celuje w pionka. Ok, wieża E8, wprowadzam szybko wieżę, grożę biciem tutaj na przykład. Też nie za bardzo widzę, gdzie ma hetman się za bardzo też poruszyć. A, już widzę. Mhm.
Zastanawiam się, czy nie można kopnąć tu. Tu i tu. Albo w ogóle najpierw kopnąć tu, tu i tu. Tu i tu. Tak zrobimy. Bicie na H3. Pewnie go zaskoczyłem. Sam siebie zresztą też. Źle, moi drodzy, zagrałem. Źle zagrałem. Dlatego, że nie doliczyłem do końca taktyki. On zbija. Ja zbijam mu tutaj. I gra goniec G4 z atakiem na hetmana. I mam problem. To znaczy tak. Zagram zawsze F5 i nie stracę tej figury. Ale już mi się odsłoni król. Mogą być problemy. Aj, gość nie widział, moi drodzy. No dobra, no to teraz zbijam na C3. Teraz to jest jeszcze lepsza wersja. Dokładnie. Jeszcze lepsza wersja dla mnie. Wprawdzie, czarne pola są bardzo słabe i trzeba uważać na mata na G7, ale tu się jeszcze dzieje akcja. I on musi coś tu zrobić w tej sytuacji. Wymienia hetmanę. I poddał partię. Zobaczcie, że ja wymieniam hetmany i mam po prostu wygraną strategicznie pozycję. No dobrze, moi drodzy, na dziś to będzie chyba tyle. Dziękuję wam serdecznie za odcinek. Mam nadzieję, że te partie były w miarę wartościowe. Jak widzicie, ja też przeoczam pewne rzeczy. Czasami normalna rzecz. Pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia. Na razie, hej.